witam Was wiosennie. Dzisiaj jest tak ciepło i pięknie, że po prostu nie mogę wyjść z podziwu i nacieszyć się tą pogodą. Jesteśmy w Dworze Oliwskim, to jest jedno z moich ulubionych miejsc w Gdańsku, jeżeli chodzi o spa i o restaurację. Jeżeli nie znacie, to gorąco Wam polecam. I jestem ubrana dzisiaj, tak jak widzicie, już Wam opowiadam, co mam na sobie od góry do dołu. Jestem ubrana tak w miarę na luzie, bez przesadnej elegancji, tak żeby móc się zrelaksować podczas lunchu, który właśnie zjedliśmy. I mam dzisiaj warkocza na bok. Mam okulary z River Island, kurtkę z Michaela Kursa, ona jest z berlińskiego TK Maxa. Koszulę, którą kupiłam w sklepie, którego nazwy nie pamiętam niestety, więc nie powiem Wam skąd ona jest. Ona jest na długi rękaw, z takiego bardzo przyjemnego, ciepłego materiału. Do tego mam spodnie, o których chęć kupienia nigdy bym siebie nie posądziła, bo w zeszłym roku podarte spodnie w ogóle mi się nie podobały, a w tym roku pierwsze promienie słońca nakłoniły mnie ku refleksji, że brakuje takich spodni w mojej szafie i szukaliśmy ich dość długo i ja kupiłam te spodnie w Zarze. Bardzo Wam polecam, bo naprawdę są bardzo wygodne, mają dużo streczu, więc wiecie, nic tutaj nie uwiera i no i fajnie leżą. Do tego mam butki z Kazara, które kupiłam jakoś jesienią, torebka od MK, łańcuszek Tiffany i zegarek od Guessa. I to wszystko, co jeszcze mam na sobie. Nic już na sobie więcej nie mam. To koniec. Tak więc mój strój prezentuje się tak. Bardzo dawno dla Was nie nagrywam strój dnia. A że jesteśmy w tak pięknym, urokliwym, cudownym miejscu, to pomyślałam sobie, że okoliczności przyrody są bardzo sprzyjające ku nagraniu filmu. Moi drodzy, to wszystko. I widzimy się niedługo w kolejnym filmie. Pa! Posiadam prawo jazdy na tira z przyczepą, ale na razie pustą.